Chcemy Państwa powitać i zaprosić na konferencję, które poprowadzą Michał Milner i najlepsza z najlepszych Agata Widera. Widzę, powiedzmy, u mamy na przykład takie czasami przepracowanie
sprawdziłam u siebie i wrzuciłam to na przykład w rolę, ale nie są to dokładnie odwzorowane jakby różne moje przemyślenia. Jasne. Jest tutaj pytanie dotyczące tańca, który się pojawił do piosenki Adele. Co on symbolizuje? Tak, według ciebie i to jest też dobre piosenki i sam taniec. Wybrałam Adele, dlatego że oprócz tego, że bardzo cenię jej twórczość i bardzo lubię jej piosenki, to w tej piosence pojawiły się takie fragmenty, które w mojej opinii troszeczkę pasowały właśnie do relacji tych dwóch osób. Nie dużo, ale troszeczkę. I sam taniec, chodziło mi o to, że ta postać mojej mistarki tak jakby chciała nazbierać troszeczkę tych problemów od tych osób i to wszystko tak jakby przeżyć w sobie. Dzięki wielkie za odpowiedź. Antonina Fedorowicz, 14D2. Jeszcze chciałam zapytać, powiedz mi, czy ty się czujesz lepiej, albo co ci sprawiło większą frajdę? Pisanie tego scenariusza, czy praca już nad spektaklem, w takim sensie reżyserskim? Praca ogólnie była dosyć, jak dla mnie, ciężka. Tak jak wcześniej powiedziałam, i z tą szukaniem tych postaci. W sensie z dziewczynami tutaj akurat poszło szybko, bo dziewczyny były chętne, ale tak jak wspominałam wcześniej o tej głównej postaci. Pisanie dla mnie było ciężkie pod tym względem, że miałam naprawdę bardzo dużo pomysłów i nie wiedziałam, jak to wszystko ugrać. Więc no, łatwiej mi było tutaj reżyserować. A lubisz pisać w ogóle? Lubię pisać, ale definitywnie lepiej się czuję już grając bądź reżyserując. Ja mam Ula Kozielska. Cześć. Słuchaj, mam takie pytanie, czy oczywiście bez żadnych szczegółów, ale czy scenariusz uległ jakiejś zmianie od poniedziałku? Czy tak było zaplanowane od samego początku, to było napisane i tak żeście to zrobiły? A dlaczego od poniedziałku? Odkąd się zaczął festiwal? W sensie, nie, to takie luźne pytanie. Odkąd się zaczął festiwal, czy coś się nie zmieniło, czy taki był? Od poniedziałku nic się nie zmieniło. Dobrze. Danusia Ogier, 4D2B. Ja mam pytanie, skąd to nagranie? Czy stało za tym coś poważniejszego niż... Nie chodzi o sprzęt. Czy stało za tym coś poważniejszego niż długość i potrzeba zapamiętania, czy... Długość i potrzeba zapamiętania tutaj właściwie nie grała roli, bo ja byłam w stanie się tego nauczyć. Aczkolwiek biorąc to pod uwagę, że chciałam zatańczyć, to wiedziałam, że ja po prostu nie dam rady tego dobrze i wyraźnie później powiedzieć. A w tej ostatniej scenie wyszło to tak dlatego, że pomyślałam, że w sumie byłby to jakiś już odgłos tak jakby zza światów, że my się już naprawdę żegnamy i ta moja postać już tak bardzo odchodzi. Okej, dziękuję. Natalia Święczek, 4E. Ja mam pytanie odnośnie tego, ponieważ dwa razy widzieliśmy, jak ojciec głaszczy kurtynę z tyłu. Ja mam pytanie, czy to było, jakby chciał znaleźć ten otwór ze zdjęciami córki, czy to miało pokazać, że co on robi w czasie wolnym, tak jak matka robiła coś z papierami, czy jakby porządki w domu, bo po prostu nie wiem. Plan był taki, że z tyłu te zdjęcia dopiero powstawały i ojciec właśnie przygotowywał te zdjęcia z tyłu. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Maja Jerzyna, mam pytanie do ojca. Jak wyglądało u ciebie przygotowanie do roli męskiej i jak czułaś się w tym, że grałaś mężczyznę? Bo nie jest to coś takiego tak częstego, tak jak było też wspomniane o tym na początku. No to może właśnie twoje przemyślenia na temat tego i twoje przygotowanie. Dziękuję. No to powiem szczerze, że było to ciekawe dosyć, bo w sumie zastanawiałam
się długo, jak to będzie grać rolę męską, tylko się martwiłam też, jak zniżyć ten głos maksymalnie. No ale podobało mi się nawet, bo nie wiem, jakoś tak coś innego zupełnie niż zwykle. Okej, dziękuję. Szymon Matejek, trzecia, średnie A. Mam takie krótkie pytanie, a zarazem długie, do całej obsady. Czym dla was jest nostalgia i jaką rolę w waszym życiu ona odgrywa? Dziękuję. No, tak samo jak też napisałam w naszym wydarzeniu na Facebooku, nostalgia to jest taka tęsknota, głównie za ojczyzną, ale też za czymś dla nas bardzo ważnym, co kochamy. I jak dla mnie to jest taki stan, w którym tęsknię za czymś, do czego jest mi naprawdę blisko. W sumie podobnie jak wtedy tam napisałam. Ja myślę, że moja opinia jest bardzo podobna tutaj od Eni, że na mnie nastawia, myślę, że też jest takim może nie nawiązaniem jak tęsknota do ojczyzny, ale raczej takim po prostu tęsknotą za często nawet codziennymi rzeczami, na które nie mamy czas przez to, że jakieś inne, różne czynniki przeszkadzają nam w tym, żeby jakby zająć się tymi niby mało ważnymi, ale jednak dla nas bardzo ważnymi sprawami. Julka Kokos, czwarta największa B. Ja mam pytanie, bo nie wiem, czy to wynika po prostu z mojej takiej może błędnej interpretacji, albo że taki był zamierzony cel, bo było powiedziane, że ta postać nostalgii jest takim wyobrażeniem w głowie. A była taka jedna scena, gdzie jednak ta nostalgia miała wpływ na, jakby na świat rzeczywisty, gdzie tam było podpisywanie papierów za postać żony, czy coś takiego. I o to chciałam się dopytać. Czy to był taki celowy zabieg, czy po prostu ja to źle zrozumiałam, albo źle odczytałam? Powiedziane było, że to jest osoba w głowie, która nagle się pojawiła w tym życiu naprawdę. I ona ingerowała w życie całej obsady, tylko jedynie główna postać mnie widziała. Także ja byłam kimś, kto po prostu wziął się nagle z głowy, ale pojawił się w tym życiu naprawdę. Okej. Michalina Wójcik, czwarta B. Dlaczego zdecydowałaś się zrobić autotemat? Bo nawiążę do absolutnie pierwszej sceny, w której wcielasz się w trochę inną postać. I mówicie, teraz robimy spektakl, to jest twoja nowa rola, tam Emilka opowiada, że wcielasz. Skąd to się wzięło? To się wzięło z tego, że chciałam na początku przedstawić postać, że Emilka gra faceta, żeby od razu było wiadomo, kim ona jest. Okej. Okay. Z tej strony mogę powiedzieć, że ta postać ma
takiej bardzo okolicznej, takiej. Dopiero tak właściwie dzisiaj, jak ze mnie przed samym spektaklem jakby ten stres już tak jednocześnie mi złapał i powoli opuszczał, to jakby zrozumiałam, że bardzo się mogę też samym z tą postacią, bo też wydaje mi się, że dużo skupiam się na rzeczach takich właśnie typu szkoła, że uczenie się coś tam, niż skupić się też trochę na sobie, więc jak już dzisiaj weszłam na scenę i zaczęłam grać tą matkę, to no gdzieś poczułam wewnętrznie bardziej tą rolę. Ja mogę powiedzieć, że moja rola to jest zupełnie moje przeciwieństwo i no mi to na przykład pomogło zaczęcie słuchania innego rodzaju muzyki. Zdecydowanie nawet tutaj na słuchawkę. No nie słucham takiej muzyki, to było do mnie zdecydowanie coś no nowego, ale jakby wiem, że większość młodzieży no i mój strój i to, czego słuchałam na słuchawkach. Czy też
Jakubowska, trzecia B, najmniejsze. Czwarta B, nieważne, przepraszam. I ja mam właściwie dwa pytania. Pierwsze pytanie odnosi się do tej wstawki utworu Ta kocha mi moja nostalgia, bo jestem ciekawa, czy to, że zawarliście ją dlatego, że tytuł się zgadza, czy miało to jakieś większe znaczenie? Pomyślałam o tym, że jeżeli już ta piosenka istnieje i ma taki tytuł, to właśnie byłby to fajny pomysł. No i ten początek jakoś, nie wiem, zagrał mi do tej sceny. Okej. I drugie pytanie, to właśnie jak się Michalina bodajże pytała, albo Julia chyba, odnośnie tego wpływania na rzeczywistość. I mówiła, że ta postać jakby jest wymyślona, ale jakby funkcjonuje w rzeczywistości. I mogłabyś trochę rozjaśnić, na jakiej zasadzie to działa, bo jestem na przykład ciekawa, czy jak twoja postać dotykała innych postaci, to one też to odczuwały, czy to było bardziej na zasadzie, że ona wpływała, ale nie była obecna tak faktycznie. Plan był taki, że będzie to takie pokręcone, żebyście się właśnie nad tym zastanawiali. I ta moja postać jedynie była widoczna, wyczuwalna dla głównej postaci, a resztę dziewczyny jakby w ogóle nie wiedziały, że ja jestem, istnieję. Nie wiem, czy ktoś mówił przede mną, ale Katarzyna Sikora, pracownik szkoły. Ja mam pytanie. Bardziej chciałabym się odnieść do strony takiej techniczno-organizacyjnej, mianowicie bardzo mi się podobało, bo wszystkie spektakle w tym roku od początku oglądam, bardzo mi się podobało to, że mówiłyście wyraźnie, tak dostatecznie powoli, że nawet koniec sali był w stanie wszystko zrozumieć i nie mówiliście odwracając się tyłem, tylko przodem, czasami troszkę bokiem. Także wielkie brawa, naprawdę uważam za to. Do dzisiaj jeszcze jakieś tam rzeczy, które gdzieś tam nam wypadły, powtarzałyśmy sobie.